Komentarz Dziennika Gazety Prawnej. Nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych od początku budziła wielkie emocje. Od początku też autorzy tej nowelizacji, czyli posłowie PO, liczyli się z tym, że te przepisy trafią do Trybunału Konstytucyjnego. I rzeczywiście przepisy zostały skierowane do Trybunału Konstytucyjnego przez posłów PiS. Ale co ciekawe, przepisy zaskarżył też prezydent Bronisław Komorowski. Doszukał się w tejże nowelizacji zapisów, które mogą się okazać w praktyce problematyczne. Czyli tych zapisów, które dotyczą możliwości przejmowania kas przez banki. Prezydent wskazał, że problematyczne może być to, że tego typu decyzja podejmowana przez organ nadzoru nie podlega kontroli sądowej i nie podlega niezawisłemu sądowi. Dlatego istotne jest to, że jeśli Trybunał zajmie się sprawą, będziemy mieć pewność, czy te przepisy wzbudzające kontrowersje będą konstytucyjne i należy je stosować.